Witam w nowym roku, wszystkiego dobrego w 2020 roku. Także w tym vlogu pierwszy noworoczny o powitaniu nowego roku, o moim przygotowaniem do konkursu kolęd oraz krótkie ujęcie z utworów, które wysłałem właśnie do konkursu. Również jest o życzenia do pastora Franka w USA, które wysłałem przed Bożym Narodzeniem, oraz statystyki roczne z tego kanału. Więc najpierw powitanie nowego roku, no i potem o przygotowaniu do konkursu kolęd. Zapraszam. Właśnie przygotowuję się do konkursu kolęd i pastorałek. W tym roku ten konkurs będzie miał charakter domowy, czyli tak zwane nagrywania zamiast w kościele. Wiadomo, z różnych przyczyn nie odbędzie się w tym roku, więc wszystkie konkursowe nagrania będą wykonane poza kościołem, w moim przypadku studio u ucznia. Pragnę pokazać zostaniemy. Teraz pokażę, jak to wyszło. Śliczna panienka to polska kolęda zespołowa z roku 1843 ze zbioru pastora kolędy, czyli piosenki na wesoło w czasie świąt. Oto przedstawiam moją interpretację solową z gitarzystą jako
accompaniment. Wiwat Pan Jezus, wiwat Maria, wiwat Józef na kompania. Wiwat Pan Jezus, wiwat Maria, wiwat Józef na kompania. Dziękuję. Oto drugi mój utwór, Silver Bells. Piosenka świąteczna, wydana w 1950 roku. Wiele razy została wydana w innych interpretacjach, m.in. przez Boba Hope, Binga Crosby i przez słynnego Elvisa. Oto moja interpretacja tej świątecznej piosenki. Hear the ring, soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blinker bright red and green, as the shoppers rush home with their treasures. Soon it will be Christmas Day. Thank you. Dziękuję. O liście do pastora Franka wspominałem w pierwszym moim vlogmasie kilka tygodni temu. Oto za chwilę, co się stało z tym listem. Ta część w języku angielskim. There is a gentleman who is probably more what's the word I'm looking for? He tends to watch our service every time, huh? More faithful than a lot of folks right here locally, and he lives in Poland. Yeah, that's right. And he lives in Poland, and he asks great questions, and he watches every service. He loves Sunday morning service, Thursday afternoon services. He really likes what's going on. He interacts. Everything's great. Well, he wrote a letter. This letter's from Poland. And he wrote me a letter, but this is to Pastor Frank and all my brothers and sisters in the Sutherland Springs First Baptist Church. Greetings from Poland. Just a few words of reflection from my side. This year has been challenging for most of us, and just a year ago, nobody would have envisioned what was to happen, that there would be things such as restrictions and lockdowns resulting from COVID-19. Despite this, I have endeavored to go to my local church each Sunday, and this has also been the case to be present during online transmissions from Sutherland Springs. I deeply associate myself with you in praising God. I am glad that during this difficult year, you have kept your church open and not given in to any pressures from the authorities, media, and other online comments. Praise God. Be sure that I will continue to be online on Sundays and Thursdays during your Bible studies. Please send my wishes to all the members of your congregation and also those others who attend worship. There are names which come to mind, including yours, John, your camera operator, who transmits the pictures all over the world, Chris Workman for his music, Stormy and David, Ian, Pastor Ray, and everyone else who has put their heart and soul into making your church a special meeting place. My dream is to be present physically with you all one day and praise God in your house of worship. You are all in our prayers, John and his and family. Amen. That's right. I was going to say, so everybody wave at John. No, John, not you, the one in Poland. No. That John too. Amen. Praise the Lord. So I just thought I'd share that with you, that God is using you guys to touch people
all around the world. And you know, Ian in England, he watches almost as faithfully too. So hello to Ian in England as well. And there's people who are watching all around, guys. And we need to remember that isn't it great that God's not just God here. He is God everywhere. Amen? Amen. Hallelujah. Teraz o podsumowania kanału jako YouTube Lucky Loses za rok 2020. Skończyliśmy rok w tyle subów, czyli to jest wzrost o 71 do poprzedniego roku. Odsłoń to ponad 19,5 tysiąca, to jest wzrost o 104%, czyli w roku ubiegłym mieliśmy niecałe 9 tysięcy odsłoń na kanału. Wideoklipów było 94, na kanale teraz jest 271 wideoklipów, czyli więcej niż mam subów. To jest takie podsumowanie, ile wideoklipów mają i ile jest wyświetleń, czyli tylko dwa wideo na przykład mają powyżej 1000 wyświetleń i tak dalej, cztery mają między 750 a 999 i tak dalej, więc większość tu się znajdują między 50 a 249 odsłoń. Także myślę, że za rok będzie co porównać. Najchętniej oglądane wideo to czas w minutach, to są wszystkie w języku angielskim na 2021 rok, subów między 320 a 370, odsłoń na kanałów 40 tysięcy, a wideoklipów co najmniej 100, żeby było. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to, co widzieliście. Oczywiście poinformuję o wynik w konkursie kolęd, w dalszych wideoklipach będą te nagrania w całości. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie w 2020 roku i mam nadzieję, że ten kanał będzie rósł i będzie coraz mocniejszy. Dzięki Wam oczywiście. Także jeszcze raz dziękuję. Na razie. Cześć. Lucky Losers! Oh, lucky losers, oh, lucky losers. Lucky, lucky, lucky loo. Oh, lucky losers, oh, lucky losers. Lucky, lucky, lucky loo. Oh, lucky losers, oh, lucky losers. Lucky, lucky, lucky loo. Oh, lucky losers, oh, lucky losers. Lucky, 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 cha-cha-cha. Thank you.